Dzień dobry, witam Państwa na ostatniej, czwartej debacie trzeciej edycji Forum Geopolitycznego w Łodzi. Dzisiaj przenosimy się do Arktyki i zastanawiamy się, czy Arktyka jest miejscem rywalizacji mocarstw światowych. Na to pytania, a także na wiele innych pytań dotyczących również kwestii chińskiej odpowiadać będą pani Patrycja Pędrakowska, analityk do spraw polityki Chin, Tajwanu, Hongkongu i innowacji, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także członek Instytutu Bojma. Witamy serdecznie. Jest także z nami pan profesor Piotr Mickiewicz, politolog i historyk, dziejów najnowszy, absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1997, oficer grupy okrętów szkolnych, a następnie wykładowca akademicki. Dzień dobry. Jest także z nami pan Marek Stefan, który jest dzisiejszym prowadzącym naszej debaty i redaktorem w czasopiśmie Układ Sił, który jest patronem medialnym dzisiejszego wydarzenia. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, transmisja jest dostępna także na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Zachęcam do zadawania pytań. Tak jak mówię, pytania nie muszą dotyczyć tylko kwestii Arktyki, ale szeroko pojętej kwestii Azji i oczywiście Chin. Szanowni Państwo, to jest nasza ostatnia, czwarta debata. Zwieńczamy nasze wydarzenia, naszą dyskusję o geopolityce, o najważniejszych wydarzeniach na świecie. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami także w przypadku innych wydarzeń. Przypomnę tylko, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Oddaję głos już naszemu prowadzącemu. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i za zaproszenie poprowadzenia dzisiejszej dyskusji o Arktyce jako miejscu rywalizacji mocarstw. Nasi dzisiejsi goście już zostali przedstawieni. Pozwolę sobie przejść do pierwszego pytania wprowadzającego. A dotyczyć ono będzie tego, jak należy w ogóle patrzeć na Arktykę, co stanowi o wyjątkowości Arktyki jako miejsca. Wcześniej również toczył się wyścig, jeżeli chodzi o pokój tej części świata, czy o wyjątkowości tego miejsca świadczą surowce, czy może potencjał dla handlu międzynarodowego. I to pytanie może w pierwszej kolejności skieruję w kierunku pana Piotra Mickiewicza, specjalisty w sprawie morza, rywalizacji mocarstw. Dzień dobry. Czy ja w ogóle jestem przeciwnikiem rozdzielania obszarów arktycznych, czy obszarów polarnych, tak? Ponieważ one, mimo że są bardzo różne, to w tych obszarach toczy się bardzo podobna gra polityczna, rywalizacja. W zasadzie ja powiem tak, i specyficzną formą kooperacji i rywalizacją, jeżeli chodzi o Arktykę. Gdybym uczestniczył w tej debacie w ubiegłym roku, powiedziałbym, że jest to jedno z centralnych miejsc rywalizacji. W dzisiejszej rzeczywistości raczej skłaniam się ku tezie, iż znaczenie obszaru arktycznego w globalnej rywalizacji osiągnęło poziom, którego przekroczenie może spowodować negatywne konsekwencje dla wszystkich rywalizujących graczy, w związku z tym mamy pewien poziom stagnacji. Wynika on z oceny realnych interesów i różnicy tych interesów oraz reakcji poszczególnych mocarstw na zaistniałą sytuację. Czyli świadomość, iż może to zostać, ta rywalizacja może przekroczyć Rubikon i przestać mieć taki charakter rywalizacji o wpływy, a może przekształcić się w jakiś istotny konflikt, spowodowała, że mamy do czynienia z pewnym zamrożeniem sytuacji. O co walczymy? W zasadzie walczymy o trzy kwestie, czy trzy sfery, które powinniśmy poddać się analizie. Po pierwsze jest to oczywiście potencjalne wykorzystanie surowców, które znajdują się na dnie Oceanu Arktycznego. Po drugie rywalizujemy o trasy przewozowe. My w tej chwili tak generalnie w polskiej opinii publicznej przebija się jedna z tych tras, czyli ta wzdłuż terytorium Federacji Rosyjskiej. Natomiast musimy pamiętać, że oprócz tego funkcjonują jeszcze trzy, z czego
Jedna jest także żeglugowna. Mówię o przejściu południowo-zachodnim, czyli wzdłuż Wybrzeży Stanów Zjednoczonych i Kanady. I trzeci element, o którym także w polskich mediach raczej, czy to nie jest przedmiot debaty w Polsce, mówimy o polityce chińskiej w odniesieniu do Islandii i autonomii grenlandzkiej, a także w propozycji, czy też koncepcji wykorzystania terytoriów Norwegii i Finlandii w większym stopniu do przeprowadzenia tej następnej koncepcji szlaków euroazjatyckich, nazywane polarnym szlakiem. I tutaj pojawia nam się jeszcze jeden kontekst, średnio także w Polsce rozpoznawany, roli etnicznych mieszkańców Arktyki w tej rozrywce politycznej. Tak? To jest taki układ czterech obszarów, które stanowią o znaczeniu tego regionu. Na dzisiaj, tak jak powiedziałem, troszeczkę wyhamowaliśmy tą rywalizację na skutek różnych procesów. Powiedziałbym, że głównym czynnikiem jest dosyć radykalna zmiana polityki Stanów Zjednoczonych, które przyjęły taką zasadę, iż będąc przekonane o swojej potędze, zwłaszcza morskiej, tej tezie, że ocean jest Bogiem, Mahan jego prorokiem, a US Navy mieczem. Okazało się, że ten miecz jest niestety lekko wyszczerbiony i nastąpiła konieczność jego redefinicji i te zmiany, jeżeli chodzi o sposób działania, uświadomiły między innymi Chinom także, że proces pokojowego zawłaszczania Arktyki poprzez aktywność naukowo-badawczą i rozwój badań pochodzących na celu zwiększenie perspektywicznej możliwości eksploatacji tego akwenu może przyczynić się do zaistnienia poważniejszego konfliktu niż tylko prezentacja sił. To jest ten powód, dla którego na dzisiaj mamy w pewnym sensie status quo, które będzie funkcjonować przez jakiś czas, dopóki te strony, które muszą podjąć jakąś reakcję z punktu widzenia polityki amerykańskiej, nie znajdą rozwiązania, jeszcze raz powtórzę, które pozwolą osiągnąć interesy zagrażające Stanom Zjednoczonym, ale w sposób niekonfliktogenny. Bardzo dziękuję. Przechodząc do pani Patrycji, chciałem zapytać przede wszystkim o to, w jaki sposób dzisiaj Chińska Republika Ludowa Pekin patrzy na Arktykę. Arktyka wydawałaby się przez jakby takim miejscem, które przede wszystkim jest w centrum zainteresowania państw, które leżą w pobliżu tego regionu, czy z nim graniczą. Mamy Radę Arktyczną, forum właśnie wymiany opinii, również rozwiązywania sporów w tym obszarze, ale od kilku lat obserwujemy właśnie wzmożoną aktywność Chińskiej Republiki Ludowej w tym obszarze. Czy ona jest spowodowana przede wszystkim zainteresowaniem Pekinu rozwijaniem właśnie szlaków handlowych w tym regionie, czy właśnie eksploatacją surowcową, co sprawia, że Arktyka jest interesująca dla Pekinu? Dziękuję bardzo za to pytanie. Jeszcze zanim na nie odpowiem, chciałam bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tego wydarzenia i podjęcia się tematu Arktyki. Jest to dosyć egzotyczny temat, nawet jak na moje zainteresowania, w tym sensie, że rzeczywiście rzadko kiedy pojawia się szansa na to, żeby ten temat zgłębić, także jeszcze raz dziękuję organizatorom. Natomiast przechodząc do pytania, obie te tezy są właściwe. I jedna kwestia jest taka, że Chińczycy są bardzo zainteresowani tym regionem, tym Arktyką, też Grenlandią, tym, że dochodzi do takich zmian klimatu rzeczywiście w tym rejonie, które pozwalają na to, żeby wydobywać minerały, które do tej pory były bardzo trudno dostępne. I widać zainteresowanie już od wielu lat ze strony chińskich państwowych firm, koncernów zajmujących się wydobyciem minerałów, które już aktywnie podejmują od lat, tak jak wspomniałam, politykę na Grenlandii.
Ja powiem w ten sposób, może z takiego mojego doświadczenia tych różnych wyjazdów, pobytów i seminariów w Chinach. Ja pierwszy raz zainteresowałam się tym tematem w 2015 roku. Byłam na seminariach, warsztatach prowadzonych przez jeden z chińskich uniwersytetów i było 15 czy 20 uczestników. I wśród nich była pani z Islandii. I powiedziałam, że ona już jest czwarty raz w tym roku w Chinach. Ale jak to? Dlaczego po prostu tak często jesteś zapraszana? Arktyka. Jestem zapraszana po prostu dlatego, że mam rozeznanie w sprawach międzynarodowych i jestem z Islandii, z którą Chiny bardzo intensyfikują relacje bilateralne. To był 2015 rok. Te przemiany w zasadzie dochodziły już wcześniej, w jakby no, pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, a w 2013 roku mieliśmy to dołączenie Chin jako obserwatora do Rady Arktycznej, właściwie troszeczkę na plecach Islandii, z którą Chińczycy się dogadali, bo tam powstały różne ośrodki, też ośrodek badawczy na północy Islandii. Chińczycy też, jak to mają w zwyczaju, no, przeznaczyli na to fundusze, co niewątpliwie było atrakcyjnym elementem dla Islandii, jak i jest dla większości państw na świecie. Rzeczywiście to, że Chiny tak dużo inwestują w naukę i badania, chociaż wciąż mniej niż w sumie Zachód, tak niż państwa Zachodu, no sprawia, że po prostu Chińczycy są w pewnych miejscach mile widziani. I to był 2013 rok. I teraz jak myślimy sobie o Chinach, to trzeba pamiętać też o tym, że Chiny w 2013 roku były zupełnie innym państwem niż są teraz. Teraz mamy do czynienia z Chinami, które konsolidują swoją władzę, z Chinami, które mają tą wilczą dyplomację, z Chinami, które no, dużo swobodniej czują się na arenie międzynarodowej i swoje żądania, często w bardzo taki asertywny sposób, jeśli czasami nie powiedzieć bardziej może agresywny, po prostu stawiają na stole, więc to jest jakby efekt, w ogóle ja generalnie odbieram chińską politykę poza tymi aferami oczywiście, które się dzieją, takimi jak związanymi z tą wilczą dyplomacją, jako bardzo przemyślaną. Bo nie bez pozory właśnie sprowadzali na topowe po prostu seminaria do Chin ekspertów z Islandii, po to, żeby mieć po prostu lepsze rozeznanie na Arktyce. Chciałam jeszcze dodać może taką kwestię związaną ze szlakami morskimi. Teraz przejdźmy do tego drugiego członu tego pytania. Tu również jest ogromne zainteresowanie i ono się odzwierciedla też na naszym polskim podwórku, że Chińczycy są zainteresowani Bałtykiem, zainteresowani naszym regionem, bo jeśli, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie jestem ekologiem, ani nie zajmuję się ściśle sprawami wojskowymi, jeśli dojdzie do uruchomienia tych szlaków morskich, które są planowane, a już był przecież statek chiński chyba w 2013 roku, jeśli się nie mylę, w każdym razie około tej daty wyruszył z Dalian do Rotterdamu właśnie tą nową drogą morską, to będzie to miało konsekwencje dla Polski. Trzeba się będzie zastanowić, jak Szwecja, Finlandia, Norwegia będą podchodzić do Chin. I w jaki sposób też Chińczycy mają inwestować w regionie, bo Chińczycy od lat są zainteresowani polskimi portami, czy niemieckimi, czy innymi tutaj. Nie chodzi, zwracam uwagę na Polskę, bo po prostu jesteśmy w Polsce, ale te same procesy odbywają się na kilku innych polach. I już kończąc, to co jest moim zdaniem również warte uwagi, to że na konferencjach, takich jak na przykład konferencja związana z Morzem Południowochińskim, która się odbywa, czy odbywała co roku albo co dwa lata w Wietnamie, w różnych miastach Wietnamu,
Ostatnio w Hanoi w 2019 roku miałam przyjemność również w niej uczestniczyć jako obserwatorka po prostu tej konferencji. Był cały panel przeznaczony również na Arktykę. Także można powiedzieć, że od Morza Południowochińskiego tej tematyki nie jest tak daleko na Arktykę. Bo po prostu problemy będą bardzo podobne. Będą problemy związane z przestrzeganiem na przykład prawa morskiego. No i ostatnia taka ciekawa anegdota. W 2016 roku w Chinach miało miejsce swego rodzaju ochłodzenie na południu Chin, które generalnie są takie już, szczególnie południe Chin, mocniej tropikalne. Tam jest taka linia, pod którą jakby już nie ma ogrzewania, tylko jak jest zimniej, to ludzie się ogrzewają klimatyzatorami. I wtedy jakoś to im się Chińczykom tak trochę złożyło z tym, że w zasadzie to oni są w pewnym sensie państwem jakoś takim nawet arktycznym w pewnym sensie. Tak? I że my się będziemy teraz interesować Arktyką, bo w sumie my tak od tej Arktyki nie mamy daleko. To oczywiście był pewien zabieg retoryczny, ale to jest, myślę, że warte uwagi, tak? jako pewnego rodzaju anegdota, czy wykorzystywanie różnych kwestii do budowania pewnej narracji o świecie w samej Chińskiej Republice Ludowej. To ja pozwolę sobie pociągnąć nieco dalej ten wątek właśnie północnej drogi morskiej i przejścia północnego. Tutaj pan Piotr Mickiewicz wprowadził ten temat, pani Patrycja kontynuowała. Jeżeli chodzi właśnie o znaczenie tej drogi, ponieważ coraz częściej właśnie w kontekście debat o Arktyce pojawia się ten wątek, część ekspertów podkreśla, że właśnie uruchomienie tej drogi w związku z stopnieniem pokrywy lodowców sprawi, że jej pełne wykorzystanie może nawet zmniejszyć o 30-40% czas potrzebny na przetransportowanie towarów z dalekiej Azji do Europy. Ten statek, o którym tutaj pani Patrycja wspominała, on chyba właśnie w 2000, jeżeli ja się nie mylę, z kolei 17 roku przepłynął tą drogą właśnie bez użycia lodołamaczy. Tutaj chciałbym przede wszystkim właśnie... Tak, wcześniej nie było z lodołamaczami, tak? Tak. One wcześniej bywały, natomiast właśnie bez użycia lodołamaczy, bo właśnie w 2017 roku. Natomiast tutaj chciałem skierować znowu w pierwszej kolejności pytanie do pana Piotra. Jak zatem jest z tym przejściem? Czy te informacje, one faktycznie mają tutaj uzasadnienie? Czy to jest może nadmierny optymizm, jeżeli chodzi o ten szlak? Obydwie tezy są prawdziwe. Proszę Państwa, więc że aby rozpatrywać poważnie te szlaki arktyczne, musimy odpowiedzieć sobie na trzy zasadnicze pytania, które w polskiej debacie także bardzo rzadko występują. Po pierwsze, co to jest międzynarodowe prawo morza i prawo swobodnego przepływu? Po drugie, co to jest globalna wymiana towarowa prowadzona drogą morską? I po trzecie dopiero, jakie ma znaczenie ten środek transportu w systemie wymiany towarowej wymiarze euroazjatyckim. No więc myślę, że tak, na pierwszą z tą kwestię pozwolę sobie odpowiedzieć w sposób taki obrazowy. Pamiętacie Państwo, kilkanaście tygodni temu utknął nam w kanale sueskim kontenerowiec. I nagle okazało się, że nie ma jak płynąć do Europy z Azji. Różnica pomiędzy trasą przejścia przez kanał Suezki z portów chińskich, a jedyną alternatywną obecnie drogą, czyli wokół Afryki, to jest około dwutygodniowo do trzech tygodni wydłużona trasa. Ale jeżeli przemnożymy to, proszę Państwa, to niestety w gospodarce musimy posługiwać się rachunkiem matematycznym. Przemnożymy to na koszt czarteru jednostki, ponieważ musimy pamiętać, że statek się czarteruje do przewożenia określonych towarów. To jest taka taksówka w rozumieniu lądowym. Razy około 6 tysięcy dolarów za dobę, to proszę sobie przeliczyć, o ile wzrastają nam ceny produktu, który przypłynął okrężną trasą. Tak, to jest taka informacja, jakby pierwsza kwestia, którą musimy poruszyć. Północna droga morska, proszę Państwa, 5,5 tysiąca kilometrów, 12 do 14 dni przejścia z portów chińskich do portów europejskich. Jeżeli
dokonamy jeszcze. Pomysłu, realizacji pomysłu, który z powodów strategicznych Chiny na ten moment odrzuciły, a Rosjanie bardzo mocno ten pomysł realizują, czyli szybkie połączenie kolejowe z terytorium Chin do Archangielska, to ten okres czasu skraca nam się do 8 do 9 dni. Macie Państwo odpowiedź o znaczenie północnych szlaków żeglugowych. Teraz jak to wygląda w realu? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o to połączenie wzdłuż, o którym my wszyscy rozmawiamy, czyli północna droga morska, przejście wzdłuż wybrzeży Chin. Ja specjalnie chcę podkreślić, że to tak naprawdę dla dzisiaj z punktu widzenia Chin jest najbardziej prawdopodobna droga, nie dlatego, że mamy jakieś inne alternatywy, po prostu przejście północno-wschodnie przechodzi przez terytorium wód wewnętrznych Kanady o bardzo istotnych walorach ekologicznych, które Kanadyjczycy bardzo, bardzo mocno chronią, a ewentualny rozlew olejowy jednostki, proszę Państwa, proszę nie mylić, nie tylko rozlew zbiornikowca, jego ładunku, rozlew olejowy dużego statku handlowego z jego paliwem stwarza bardzo poważne zagrożenie dla ekosystemu. Ja tutaj pozwolę sobie swoją wiedzę morską uzasadnić, jako że jestem absolwentem, jak to powiedział, Akademii Marynarki Wojennej, ileś tam lat pływałem między innymi też po tym akwenie. Paliwo używane w jednostkach pływających, przewożone, ma to do siebie, że niestety rozlewa się na powierzchni kilku milimetrów w dosyć dużym tempie, a to blokuje całkowicie dostęp do powietrza. To są konsekwencje dla zasobów ożywionych i nieożywionych. Tak? Likwidacja tego jest niezwykle utrudniona, bo tak naprawdę zbieramy to, co wyjdzie na brzeg łopatami. Tak realnie rzecz biorąc. Proszę Państwa, żeby tak już też skończyć ten temat. Najsłynniejsza katastrofa wokół Europy, Amoco Cadix, 80% ładunku, które się wylało, proszę Państwa, 43 miliony euro koszty rekultywacji samego środowiska. Proszę Państwa, uzmysłowić skalę zagrożenia. W związku z tym Kanadyjczycy wprowadzają bardzo ostre obostrzenia dla jednostek płynących tymże szlakiem. W związku z tym on jest rzadko używany. Oni są w stanie wprowadzić państwowe, wewnątrzpaństwowe regulacje, które pozwalają zabronić wejścia jednostek, które uważają, że stwarza zagrożenie dla ekosystemu na wody terytorialne. Koniec, kropka. W związku z tym pozostaje nam tak naprawdę droga wiodąca wzdłuż terytorium Federacji Rosyjskiej i w perspektywie tak zwane przejście północne, to jest to, co jest nadal jeszcze zamarznięte. I teraz druga kwestia. My mówimy o jednolitej ciągłości. Nie, proszę Państwa. Północna droga morska dzieli się na dwie części. Wschodnią i zachodnią. Czyli mówiąc obrazowo, od Jakucji, czy od Murmańska, Archangielska na wschód, która jest bardzo mocno eksploatowana, używana od kilku lat w związku z uruchomieniem systemu produkcji i przerobu gazu na gaz skroplony i eksportu zarówno do Chin, Korei Południowej, Japonii, jak i przyszłych nowych eksporterów, czyli docelowo Indie, Pakistan, ten rejon, który sobie Rosjanie wymyślili jako obszar transportowy. I ta droga funkcjonuje od roku 2000 de facto 17, w momencie, kiedy Rosjanie uruchomili ten system produkcji przerobu gazu skroplonego w obszarze Archangielskim. Pozostaje nam część zachodnia. Część zachodnia, czyli mówiąc obrazowo, od Murmańska do wyjścia na Atlantyk. I tutaj mamy dosyć poważny problem w postaci następującej. Patrzymy na to z punktu widzenia strategicznego jako obszar o ogromnym znaczeniu militarnym, którego kontroli nie mogą, nie mogą pozwolić sobie ani Federacja Rosyjska, ani Stany Zjednoczone. Z dwóch bardzo prozaicznych powodów. W zasadzie powód jest ten sam, ale musimy na to patrzeć z dwóch punktów widzenia. Z punktu widzenia Amerykanów jest to wyjście rosyjskiej floty północnej na akwen Atlantyku,
czyli obszaru strategicznego dla Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza że gros tej floty rosyjskiej, jeżeli chodzi o charakter ofensywny, są to atomowe okręty podwodne. Z punktu widzenia Rosjan, wpuszczenie Amerykanów, czyli pozwolenie Amerykanom na kontrolowanie tego odcinka od wybrzeży Norwegii, czyli tak de facto obszaru natowskiego. Tak? Proszę pamiętać, że graniczny port norweski Kirkenes znajduje się w odległości 60 mil morskich od Murmańska. To jest, proszę Państwa, 60 razy 1852 metry. Tak, bo tyle ma mila morska. Czyli mówimy o odległości około 100 km od najważniejszej rosyjskiej bazy morskiej. Stąd Rosjanie usiłują przejąć także całkowitą, bo to jest, i tutaj wracamy do tej sytuacji. Z punktu widzenia interesów strategicznych Rosji, kontrola całości przejścia północnego, a zwłaszcza zachodniej jego części, czyli od Murmańska w kierunku europejskim, jest warunkiem sine qua non utrzymania a. kontroli nad, nad regionalną wymianą handlową, b. zapewnienie swojej suwerenności i c. taki mit, który funkcjonuje w Rosji od końca II wojny światowej, że musimy zbudować strefę buforową, aby nas nagle nie zaatakowano. I tutaj pozwolę sobie wrócić do głównego w zasadzie guru geopolitycznego Federacji Rosyjskiej. Nie wiem, dlaczego wszyscy w Polsce mówią o dzisiejszym Duginie, a zapomnieliśmy o twórcy geopolityki rosyjskiej Władimirze Siemieniu-Pietrzańskim, który napisał w 2015 roku taką tezę obecną do dnia dzisiejszego jako główna wykładnia polityki rosyjskiej. Jedynym obszarem, gdzie nie możemy stworzyć strefy buforowej, jest Ocean Arktyczny. W związku z tym musimy go opanować. I to jest jakby ten główna rola dzisiaj żeglugowa i tej rywalizacji. Tak? Czyli jest to jak najbardziej realny, ważny szlak. On z punktu widzenia ekonomicznego jest niezwykle istotny, natomiast jego strategiczne znaczenie powoduje, że będziemy mieli rywalizację o kontrolę trasy przed jego przebiegu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do tych modów wojskowych, strategicznych jeszcze wrócimy. Natomiast teraz oddając głos pani Patrycji, chciałem zapytać o to, zadać takie szersze pytanie dotyczące tego, jak Chiny, państwo leżące na wschodnim brzegu Eurazji patrzy właśnie na rozwój szlaków morskich. Przyjęło się sądzić, że nowy jednolity szlak, przynajmniej część ekspertów, być może nie będących bardzo głęboko w temacie, patrzy na nowy jednolity szlak przede wszystkim przez pryzmat tych lądowych połączeń. Natomiast zapomina się często o tej morskiej odnodze jednolitego szlaku, która również jest bardzo istotna dla Pekinu. Jak w takim razie w ciągu ostatnich lat wygląda rozwój i ekspansja Chin, przede wszystkim właśnie w tym wymiarze handlowym na morzu, no i jakie znaczenie w związku z tym w tym kontekście również ma Arktyka? Dziękuję za to pytanie. Chciałabym również zwrócić uwagę na te kwestie związane z ekologią, o których Pan mówił, bo one rzeczywiście są bardzo ważne i wydaje mi się, że w przyszłości będą miały coraz większe znaczenie. Jest taki profesor, który pracuje na holenderskim uniwersytecie, nazywa się Richard Griffith. W ostatnim czasie właśnie bada zagadnienia związane z Arktyką, ale podkreślając te kwestie związane właśnie z ekologią i biosferą, więc to jest rzeczywiście aspekt, na który warto zwracać uwagę, zajmując się stosunkami międzynarodowymi, bo wydaje się, że będzie miał po prostu coraz większe znaczenie ze względu na to, co nas może czekać w ciągu następnych kilkunastu lat, czyli katastrofy naturalne z dużo większym natężeniem niż je znamy z przeszłości. Natomiast przechodząc teraz do tych kwestii związanych z jedwabnym szlakiem, to jest rzeczywiście jeden z moich ulubionych tematów, bo jest tak szeroki, że nigdy nie wiadomo, od której strony go ugryźć, bo jedwabny szlak zajmuje się
znaczy ta problematyka w ogóle to jest nie tylko infrastruktura, ale również kultura, społeczeństwo, polityka, ekonomia, inwestycje, także to jest jakby cała paleta różnych zmiennych. Bardzo mi się podobało takie określenia w ogóle chińskiej strategii, które przekazał podczas jednego z takich wykładów właśnie w Niemczech, w Duisburgu, profesor Wieland z Uniwersytetu Zeppelina, z którym jako Instytut Pojma prowadzimy taki projekt właśnie badający nowy jedwabny szlak w Polsce i w Niemczech. I on powiedział, że Chińczykom, on nie jest sinologiem, generalnie jest etykiem, ale moim zdaniem podsumował to fenomenalnie, bo powiedział, że Chińczycy chcą zarządzać siecią. Po prostu. I to się sprawdza. To się sprawdza zarówno u nas w 17-16+1, na naszym polu jedwabnego szlaku. To się sprawdza przy wielu różnych projektach chińskich na całym świecie, że Chińczycy chcą zarządzać po prostu siecią i informacją do ekspansji gospodarczej, do zabezpieczenia swoich kluczowych również interesów związanych ze swoim bezpieczeństwem i do realizacji swojej polityki, a tutaj jednym z naczelnym cel, oprócz tego, żeby przyłączyć Hongkong, to jest również wziąć się za sprawy związane z Tajwanem, czyli ewentualnie wchłonąć tę zbuntowaną prowincję wedle Pekinu oczywiście. I to na ten temat to ostatnio wiele wypowiadał się też profesor Guralczyk, pokazując jakby tą chińską logikę stojącą za tą polityką, tak, związaną z odzyskaniem czy przywróceniem tych ziem chińskich do Chińskiej Republiki Ludowej, więc nie będę wchodzić na ten teren, ale rzeczywiście to jest trochę tak, że w Polsce bardzo dobrze się sprzedała ta narracja związana z kolejowymi jedwabnymi szlakami, bo rzeczywiście, chociaż może nie w tak ogromnej skali, bo to znowu to nie są jakieś ogromne wolumeny produktów kontenerów, które jadą pociągami, o tym też świetną analizę sporządził Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, więc odsyłam tam. Natomiast z całej perspektywy Chin również bardzo ważnym projektem, a w zasadzie bardziej znaczącym z perspektywy w ogóle biznesu i pieniądza i tego, co się opłaca, jest transport morski. I Chińczycy znowu przy tych kwestiach gospodarczych, przy kupowaniu na przykład udziału w portach czy przejmowaniu portów, bardzo ważnym dla nich elementem jest też to, żeby to było ewentualnie wykorzystywane również do celów politycznych, strategicznych, wojskowych. To się na przykład dzieje w Afryce, ale nie tylko, bo teraz nie wiem, czy Państwo mieli okazję widzieć taki raport, który się okazał w German Marshall Fund. I oni nam badali w ogóle inwestycje chińskie w porty. Tam się również też pojawiła polski przykład Gdyni, tak, gdzie jest część terenu tam wykupiona przez chińską firmę, a niedaleko jest ośrodek natowski, tak, tam w promieniu nieznacznym. Nie wiem dokładnie, ile to jest, ale rzeczywiście nieznaczne. I widać, że po prostu Stany Zjednoczone coraz bardziej zaczynają zwracać na to uwagę, bo ta chińska firma już tam jest bardzo długo w Gdyni, ale teraz jakby to troszeczkę się to intensyfikuje w ogóle wobec całości zachodniego transatlantyckiego świata, który stara się po prostu wykonywać ruchy wyprzedzające wobec Chin. I zanim może jeszcze wrócimy do Arktyki, to wydaje mi się, że warto powiedzieć o AUKUS-ie, tak? I może tutaj oddam głos na chwilę panu, a później wrócimy do tych spraw związanych z Arktyką, bo to jest właśnie ten cios taki do przodu, tak? Czyli polityka się zaczyna trochę zmieniać. Dziękuję. Proszę Państwa, także oczywiście pani mówiła o Gdyni. Gdynia, która w tej chwili buduje piękną inwestycję unikatową w skali europejskiej, czyli port
poza na otwartym morzu. Właśnie po to, żeby transportowce, czyli w zasadzie kontenerowce chińskie mogły łatwiej wpływać do tego portu, a tak zupełnie naprawdę poważnie. Proszę Państwa, w tym samym czasie, czyli nie pomiędzy rokiem 2017 a obecnym, cztery porty w Zatoce Perskiej są budowane przez konsorcja Chiny plus państwo regionu. Największy port to jest port w Kuwejcie, ale oprócz tego i w Omanie, i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Iranie cztery i najważniejszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, w Arabii Saudyjskiej, jeden. Czyli popatrzcie Państwo, jak pięknie oplatamy, to oplatana jest sieć powiązań, tak? I teraz AUKUS. Proszę Państwa, znaczy musiałbym tutaj znowu wrócić do tej narracji, o której mówiłem, jeżeli chodzi o politykę amerykańską. Amerykanie żyli w przeświadczeniu, zwłaszcza po tym chwalebnym, frontalnym zwycięstwie, jakie odnieśli na przestrzeni 2008-2010, gdzie uniemożliwili w zasadzie wyjście Chińczykom poza Morze Południowochińskie, bo to pokazuje, czyli tą słynną drugą linię obrony, którą myśmy tam z Dallasem rozmawiali. Tylko zapomnieli, że mamy rok 2021 i Chińczycy zbudowali piękny sznur pereł, a w dodatku jeszcze udało im się spenetrować żeglugowo Ocean Indyjski, a zwłaszcza przejścia przez cieśniny indonezyjskie. Nie tak jak mówiliśmy, ale Mandep, tak górą pomiędzy Indonezją a Indiami, ale właśnie na południu. Plus rozbudowa potencjału okrętów podwodnych, które mają pełnić tam rolę, bo to spowodowało, że Amerykanie w zasadzie obudzili się w sytuacji, w której tracą kontrolę nad Oceanem Indyjskim. A jeżeli dołożymy do tego jeszcze trzeci element układanki, to znaczy włączenie się do BRICS-u Republiki Południowej Afryki, czyli mamy piękne południe, proszę Państwa. Chiny, Republika Południowej Afryki, Brazylia. Opanowujemy południe światowo w ramach współpracy trójstronnej. Super kooperacja polegająca na tym, że RPA rozwija swoje interesy w południowej części Afryki. Brazylia rozbudowuje swoją pozycję pomiędzy północno-zachodnią częścią Afryki a swoim terytorium. To wynika między innymi z systemu, z układu prądu. Po prostu chcą spłynąć wzdłuż Ameryki Południowej, płynie się z Europy, płynie się najpierw do Brazylii, a potem odbija w drugą stronę. W związku z tym to jest naturalna trasa żeglugowa i akceptacja, proszę Państwa, obydwu tych krajów do ekspansji gospodarczej w region Karaibów, którą realizują Chińczycy. Macie Państwo zbudowany nowy świat, stąd pojawienie się AUKUS-u jako reakcji. Jeżeli dołożymy do tego sposób wykorzystania Antarktydy, mówię o kontynencie, nie obszarze, przez Chińczyków, to jest rozbudowa systemów łączności, przekształcenie tego słynnego systemu satelitarnego Beidou w system łączności wykorzystany na potrzeby wojskowe, sterowania systemami obrony rakietowej, sterowania pociskami dalekiego zasięgu. Ja nie jestem fizykiem przestrzeni kosmicznej, ale znawcy tego tematu mówią, że specyfika układu atmosferycznego nad Antarktydą powoduje, że możliwym jest penetracja dzięki elementom tego systemu w dalszej części globu. No i taki element już tak na koniec, to myślę, że Pani będzie chyba mogła więcej powiedzieć na ten temat, ale pojawiły się w środowisku osób, które zajmują się prawem międzynarodowym i prawem morza, opinie, które mówią o tym, że
fakt, iż Antarktyda jest niezamieszkałym kontynentem, czyli de facto nie może żaden z krajów istniejących na naszym globie nie jest w stanie uzasadnić prawa formalnego do sprawowania jurysdykcji na tym terytorium, próby anektowania tej części tego terytorium jest elementem rozważań na przyszłość, a co zrobić, aby zarządzać Księżycem. Czyli rozmawiając o Arktyce, nie sposób wspomnieć o innych istotnych geopolitycznie regionach, a nawet o kosmosie. No właśnie, tutaj jeszcze może jakiś odgłosem ze strony pani Patrycji. Tak, ja chciałam zachęcić do obejrzenia takiego dokumentu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że już ponad rok temu zakończyła się niesamowita ekspedycja na Arktykę. To był statek niemiecki, Polarstern. I przez okrągły rok, czy nawet ponad rok, prowadzili badania na Arktyce. Wszczepili się w krew. I to są bardzo dobre filmy dokumentalne na ten temat, więc można sobie zobaczyć. Przyłączyli się do kry. I z tą krą ten statek krążył ten okres czasu, już nie pamiętam dokładnie, to około roku to trwało, na pewno to był rok. I tam współpracowało ze sobą wiele narodowości. Byli i Niemcy, i Amerykanie i tak dalej, no i byli również Chińczycy. Nie wiem, czy ktoś z państwa słyszał o tej wyprawie? Nie, no właśnie, w niemieckiej telewizji właśnie się dopiero dowiedziałam na ten temat, że w ogóle jest taka wyprawa. I teraz tak, oni badali zarówno kwestie związane z tą powierzchnią lodową przez okrągły rok. Wykonywali takie dziury, ja nie znam specjalistycznego języka, więc w razie czego proszę mnie poprawiać i tam różne takie sondy też spuszczali w wielu różnych miejscach, balony i tak dalej. Całe te badania meteorologiczne, biologiczne prowadzili. Też parę miesięcy byli bez słońca, znaczy w kompletnej ciemności. Na tej krzemie mieli takie rozstawione laboratoria, ale niesamowicie po prostu wyglądają te fotografie. Niedźwiedzie jakby często ich tam napadały, bo one tam sobie chodzą i skaczą, wpływają i rzeczywiście mieli tam również parę takich niebezpiecznych sytuacji. Ale ten dokument to jest coś niesamowitego. I to też pokazuje, jak od strony badawczej, też jestem ciekawa, czy w ogóle to będzie jakiś materiał jakby do tego, żeby to jakoś ten obszar stosunków międzynarodowych wysunął jakieś konkluzje na ten temat. Wiem, że te badania będą publiczne, będą dostępne po prostu dla wszystkich. Nawet to przede wszystkim jest materiał badawczy dla nauk ścisłych, ale coś niesamowitego i w zasadzie w Polsce nie poświęciliśmy temu dużo czasu, więc w kontekście Arktyki to mi się wydaje ważne, że takie projekty są prowadzone i wiedza na temat regionu jest, tego regionu jest zbierana, bo po prostu ona jest kluczowa dla tych spraw związanych ze zmianami klimatu i z tym, jak się do tego przygotować. Że pani powiedziała o pewnym elemencie, który musimy rozróżnić, tak? Te badania, które pani opisała, są niezwykle istotne, tak, ale są prowadzone w ramach w zasadzie polityki arktycznej, którą podał specjalnie Rada Arktyczna. Czyli mówimy o tych państwach regionu plus krajach, które uzyskały status członka, nie będąc krajem arktycznym. Tak? To za zgodą państw arktycznych zostały włączone do systemu, między innymi to jest Polska, między innymi to jest Unia Europejska jako całość. Tak? Natomiast równocześnie prowadzone są badania przez kraje w sposób samodzielny. Ich celem jest faktyczne penetracja różnego rodzaju rozwiązań. Będę mówiła tutaj o kwestiach ekologicznych. Tak, zarówno Rosjanie, zarówno Chińczycy, zarówno Amerykanie, zarówno zwłaszcza Norwegowie prowadzą te badania z punktu widzenia procesu ocieplenia się klimatu i wpływu na funkcjonowanie strefy wokół Arktyki. My nie powiedzieliśmy tego na początku, tak, że my patrzymy na
Arktyka, tą powierzchnię lodową, tak, ale nie zapomnijmy, że to jest w zasadzie około 40% tego, co nazywamy Arktyką. Oprócz tego jeszcze jest część niezamarznięta Oceanu Arktycznego i, proszę Państwa, pas lądu krajów leżących wokół. I oni mają taką, ten pas lądu jest zbudowany według takiej, znaczy w zasadzie tam są trzy definicje, które określają, co to jest Arktyka. Ale taką najpopularniejszą jest to linia wyliczana przez powstanie tak zwanej wiecznej zmarzliny, czyli pas, gdzie nie rosną już drzewa liściaste. To jest linia, którą wyznacza Arktykę. I niezwykle istotne, musimy tutaj wejść w takie dywagacje, kto co bada, w jakim celu te badania są prowadzone. Jeżeli chodzi o te badania prowadzone przez Unię Europejską, przez Kanadę, przez Norwegię, także przez Rosję w jakiejś części. Jest to określenie procesu zmian klimatycznych, wykorzystywanych do określenia reakcji na te procesy. Ale jednocześnie mamy badania. Przykładowo Federacja Rosyjska, oni prowadzą badania, w jaki sposób rozmrozić te obszary Syberii Wschodniej, Dalekiego Wschodu, aby można było eksploatować złoża. Ma to duże konsekwencje ekonomiczne w przyszłości, tak? Chińczycy skoncentrowali się w ramach tychżeż badań na oszacowaniu złóż. I tutaj wrócę do kwestii, której nie poruszałem wcześniej, a zasygnalizowałem tylko, na dnie Oceanu Arktycznego. Spór, który się w zasadzie tam toczy, o którym ja powiedziałem, że on został zamrożony, to jest, proszę Państwa, spór o potencjalne prawa eksploatacji nie tego, co jest na lądzie, tylko tego, co jest na dnie Oceanu Arktycznego. Z czego on wynika? Wynika z bardzo prostego faktu. Obowiązuje na Oceanie Arktycznym międzynarodowe prawo morza. Międzynarodowe prawo morza, które określa zasady jurysdykcji prawnej nad konkretnymi akwenami. I to, co udało się w 1982 roku uszczegółowić, okazało się niestety nie do końca uszczegółowione. Czy udało się uszczegółowić w stosunku do konwencji Genewskiej z lat 60., co to jest szelf kontynentalny, co to jest Morze Otwarte. Natomiast definicja szelfu kontynentalnego jest taka, jaka jest, czyli mówi o tym, że jest to pas dna morskiego do pierwszego uskoku. Oczywiście nie będę Państwa wprowadzał, bo to jest taka definicja dosyć mocno rozbudowana. Chciałbym rysować Państwu, jak wygląda układ dna i tak dalej. I na nieszczęście Oceanu Arktycznego mamy grzbietło Monosowa, czyli mamy mieckę, która przechodzi de facto przez środek tego oceanu. I jeżeli potraktujemy, że szelf kontynentalny nie kończy się przy uskoku, ponieważ mamy Nieckę, to okazuje się, że Stany Zjednoczone i Kanada z jednej strony, a Federacja Rosyjska z drugiej strony w zasadzie sprawuje jurysdykcję na cały Oceanem Arktycznym. I tu jest ta oś rywalizacji. O ile Kanada ze Stanami Zjednoczonymi traktuje to w kategoriach politycznych, to Rosjanie w kategoriach polityczno-ekonomicznych. I co na to pozostałe kraje regionu? Nie uznają tych roszczeń wzajemnych, wysuwają swoje. Jedynym wyjątkiem jest Norwegia, która uznała, że rozwiązała sobie wszystkie swoje problemy, nie będzie się w to angażować. Ale właśnie ta trójka niearktycznych graczy arktycznych. Chiny, Korea Południowa, Japonia. Oni uważają część tego akwenu wytyczaną zgodnie z prawem morza, czyli 200 mil morskich w głąb terytorium wody dla każdego państwa. Mamy pas ziemi niczyjej, czyli Morza Otwartego, gdzie możemy eksploatować, i tam prowadzą badania, uważając, że w przyszłości będzie można podjąć wydobycie z tychżeż właśnie oszacowanych, według ich definicji, morzu otwartym zasobów surowcowych.
I to jest, proszę Państwa, ta istota sporu ekonomicznego, którą toczymy, o której żeśmy nie powiedzieli, że mamy do czynienia z możliwością. Tutaj taka jeszcze jedna dywagacja, przepraszam za zbyt długą wypowiedź. Pamiętajmy, że to, co my nazywamy Arktyką, jest skorupą lodu pływającą pod powierzchni morza. To nie jest ląd. W związku z tym eksploatacja nie wymaga, znaczy może raczej, na dzisiaj technologia wymaga, żeby jednak się rozłożyć na tej skorupie lodu i wchodzić w głąb, ale na tym polega nauka, że się rozwija, że wcale nie jest powiedziane, że będziemy musieli wykorzystywać tą skorupę lodu, wystarczy się przez nią przebić, żeby eksploatować zasoby dna morskiego, tak? Czyli z punktu widzenia dzisiejszego eksploatacja tych zasobów jest technicznie niemożliwa i mało opłacalna, ale wcale nie jest powiedziane, że za 30-50 lat będzie technicznie opłacalna. Przypomnę Państwu tylko, że samo wydobycie ropy naftowej z dna morza to jest ponad 1/4 światowego wydobycia, a jeszcze nam się wydawało w latach 60., że to jest mit słoneczny, do którego nigdy nie dojdziemy. Po 20 latach okazało się, że tak się a. jest to możliwe, b. finansowo się opłaca. Bardzo dziękuję. Chciałbym teraz oddać głos naszej publiczności. Może ktoś z Państwa miał ochotę zadać pytanie, o coś dopytać. Też być może są jakieś pytania z sieci. Widzę, że na razie nie. Tak, bardzo proszę, służę mikrofonem. Wątek rosyjski i rosyjsko-chiński. Znaczy, na ile jest możliwa współpraca chińsko-rosyjska na tym obszarze w ramach tej organizacji, którą myśmy zbudowali, czy Chińczycy zbudowali w Azji z Rosją, i na ile ich współpraca militarna, która w pewnym momencie tutaj w pewnym sensie już funkcjonuje, może stanowić wyzwanie dla świata. Znaczy, współpraca chińsko rosyjska, zarówno polityczna, ekonomiczna, jak i militarna. I jak na tym tle, w tej układance ma się zachować wspólnota europejska, której częścią jest i nie jest Grenlandia. Znaczy jako część Danii, tak, terytorium, które jest częścią Danii, ale nie jest częścią Unii Europejskiej formalnie. No dobrze. Ja pozwolę sobie zacytować dwie wypowiedzi pana prezydenta Putina i nie pamiętam, przepraszam, nie potrafię przywołać z pamięci nazwiska ministra transportu Chińskiej Republiki Ludowej. 2017 rok prezydent Putin mówił o strategicznym partnerstwie. W odpowiedzi na otwarcie terminala LNG w Archangelsku minister do spraw, chyba, przepraszam, nie tylko energetyki, powiedział o wspólnocie interesów. Więc to tak jakby kwestii tego, czy jest możliwa kooperacja. Chińczykom Rosjanie byli potrzebni, jeżeli chodzi o potencjał militarny, jeszcze rok temu, no może jeszcze w tej chwili w drobnym wymiarze. Z tego względu, że Chińczycy po porażce 2000, jak powiedziałem, po porażce na Morzu Południowochińskim, w tej próbie opanowania tego akwenu, zaczęli przebudowywać flotę wojenną i liczone mają być zespoły lotniskowcowe, tak jak to mają Amerykanie, na razie mają jeden lotniskowiec, w związku z tym dopóki nie wybudują minimum trzech kolejnych, to sprawa jest niezbędna, plus atomowe okręty podwodne. Tego Chińczycy nie mieli, stąd potrzebna im była flota rosyjska. Wybudowanie sznura pereł, tak, zwłaszcza portu Gwajdar i Djibouti, tak, czyli Pakistan, i Djibouti jako państwo, tak akurat port nosi tą samą nazwę, pozwala im na utrzymanie około 18 okrętów nawodnych na Indo-Pacyfiku.
Słabością tego rozwiązania jest to, że te okręty można bardzo prosto zniszczyć siłami powietrznymi lub rakietami. Jeżeli chodzi o północną część, wręcz powiedziałbym w ten sposób. Od momentu, w którym Chińczycy właśnie samodzielnie przepłynęli zachodnią część północnego szlaku żeglugowego, Chiny są traktowane jako może nie tyle wróg, ale istotny gracz, który niweluje możliwość osiągania z rosyjskich interesów strategicznych na obszarze arktycznym. I to jest jakby pierwsze. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko Rosjanie zmodyfikowali politykę wobec regionu bałtyckiego. Jeszcze 2 lata temu, zwłaszcza Skandynawowie, głównie Szwedzi, w mniejszym stopniu Finowie, może raczej Finowie tak samo się obawiali, ale w mniejszym stopniu akcentowali te obawy, obawiali się, że Rosjanie przeniosą, czy stworzą z Bałtyku obszar rywalizacji zastępczej ze Stanami Zjednoczonymi, tak żeby wyciągnąć amerykańskie siły na Bałtyk, po to, żeby one nie operowały w zachodniej części Oceanu Arktycznego. W momencie, kiedy inwestycje chińskie, głównie w Grenlandii, stworzyły sytuację realnego zagrożenia stałej obecności chińskiej w tym regionie, Rosjanie bardzo szybko zrezygnowali z opcji Bałtyk jako miejsce konfliktu. Po co? Po to, żeby Amerykanie pilnowali zachodniej części Oceanu Arktycznego. Także ja powiem tak, możemy mówić o punktowej wspólnocie interesów, ale potencjał chiński powoduje, że z punktu widzenia chińskiego, niech pan się ze mną zgodzi, ale ja tak przynajmniej tak uważam, Rosjanie stają się coraz mniej niezbędnym partnerem Chin, jeżeli chodzi o globalną ekspansję. To będzie partner, ale rola tego partnera z punktu widzenia strategicznego będzie schodzić coraz niżej do poziomu. I tutaj pozwolę sobie dać taki przykład Morza Czarnego, który my traktujemy jako centralny punkt rosyjskiej dominacji. Ale proszę zwrócić uwagę, że nagle taki strategiczny kraj jak Turcja stał się w większym stopniu partnerem Chin niż Federacji Rosyjskiej na tym obszarze. A jeżeli popatrzymy na sposób budowy porozumień chińskich z państwami basenu Morza Kaspijskiego, to nagle się okazuje, że Chińczycy bardzo mocno wchodzą w rosyjską strefę wpływów. I tutaj bym taką tezę jakby zgodował, że etap strategicznego partnerstwa, który chyba w chińskiej polityce nigdy nie był tak istotny, powoli zaczyna schodzić do poziomu wspólnoty interesów i stosunkowego odsuwania Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza, że proszę pamiętać o tym, iż celem rosyjskim było jednak mimo wszystko maksymalne związanie Chin z poziomem odbioru surowców, tak? Czy to w zasadzie można inaczej, mówię z przyzwyczajenia surowców w tej chińskiej polityce, ale raczej mówić o przetworzonych nośnikach energii, tak? I Chińczycy też się tego obawiają, że to nadmierne związanie się z Rosją jako krajem importu tychże nośników może ograniczyć ich możliwości samodzielnego działania. Także byłbym tutaj, taką tezę stawiam, że dla Chin Rosja jest istotnym, ale wcale nie pierwszoplanowym partnerem w sytuacji działań globalnych. I w Arktyce także staje się coraz mniej istotnym. Ja może zejdę na ten temat Unii Europejskiej, który pan wspomniał w ostatniej części swojego pytania. Ja uważam generalnie, że Unia Europejska powinna się tylko i wyłącznie wzmacniać, rozbudowywać swoje kompetencje, jeśli chodzi o w ogóle dyplomację, plus również kwestie związane z uzbrojeniem. Po prostu my tego potrzebujemy jako Europejczycy, jako Unia Europejska.
I oczywiście w tym kontekście niezwykle martwiące jest to, co się dzieje obecnie w Polsce. To trzeba podkreślić, że to będzie miało ogromne konsekwencje. To, co my w ogóle wyprawiamy w Unii Europejskiej, to jest naprawdę bardzo źle odbierane wśród po prostu społeczności zachodniej, tak? Bo w zasadzie, jeśli my nie będziemy w Unii Europejskiej, to gdzie my, przepraszam, będziemy? Ja nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć tej logiki, którą prowadzi obecny rząd. Już nie chcę mówić, co można by podejrzewać, tak, bo no nie mówmy tych rzeczy publicznie, ale rysują się różne scenariusze w głowie, więc mając na uwadze naprawdę to, co się dzieje na świecie, czyli z jednej strony tą ekspansję chińską, która będzie kontynuowana, to na pewno, w trochę innej formie w związku z COVID-em, bo Chińczycy zmienili formułę swoich działań ze względu na to po prostu, że oni są wciąż krajem zamkniętym. Bardzo trudno jest tam wjechać. To jest obarczone różnymi wymaganiami, które trzeba spełnić. To rzeczywiście spowolniło moim zdaniem ich taką ekspansję zagraniczną. Jeśli chodzi w ogóle o uprawianie polityki zagranicznej, bo w innych słowach, czym innym jest Zoom, a czym innym są osobiste spotkania, to jest jedno. W kwestii w Rosji, no to Chińczycy od dawna wchodzą po prostu w tą sferę rosyjską. Na przykład w Azji Centralnej. Azja Centralna jest dla Chin bardzo istotnym regionem. Także generalnie tutaj zgodziłabym się z moim przedmówcą, natomiast ja nie jestem w stanie określić, czy to będzie mniej, czy więcej w przyszłości. To będzie w dużej mierze zależało od tego, jak będą się kształtować relacje transatlantyckie i czy będzie tak, że będą czuły się na przykład Chiny bardziej zagrożone, wtedy moim zdaniem będą się przytulać do Rosji, więc to zależy po prostu od wielu zmiennych i nie wiemy po prostu, jak to się ukształtuje w przyszłości. Wydaje się, że napięcia będą rosnąć w związku z tym, co się dzieje też w chińskiej polityce wewnętrznej. A z drugiej strony może dojść do przetasowania, jeśli na przykład Xi Jinping jednak nie będzie na trzeciej kadencji, tak? Bo w tej chwili mamy taką dosyć silną skłonność do konsolidowania. Rzeczywiście na wielu szczeblach wewnętrznych toczą się wojny i wojenki między różnymi grupami interesu, ale już kończąc, mi się wydaje, że na takim wydarzeniu właśnie jak RODM warto zastanowić się po prostu nad miejscem Polski w tej całej układance, nad tym, żebyśmy też my jako Polacy mieli większe pole do tego, żeby współtworzyć politykę Unii Europejskiej naszymi też polskimi siłami. Bo Arktyka jest bardzo ciekawym tematem, ale jednak z perspektywy Polski wciąż jest nieco egzotyczna. To myślę, że się z tym zgodzimy. Natomiast z drugiej strony warto po prostu to rozpatrywać w kontekście polityki chińskiej na Bałtyku i rzeczywiście tego, jakie ewentualnie scenariusze mogłyby się rozegrać, jeśli będzie dochodziło do tego ocieplenia klimatu. Ale myślę, że to co ważne, co Pan również powiedział, że to będzie zależało też od kwestii politycznych, strategicznych, od tego po prostu, w jaki sposób Rosja będzie kształtowała swoją politykę na tym odcinku. Natomiast dla nas, już kończąc, bardzo ważne jest, żebyśmy pozostali w Unii Europejskiej i żebyśmy też dawali swój po prostu konstruktywny taki feedback do tego, żeby ta Unia Europejska była coraz silniejsza. I to nie znaczy, że Unia Europejska jest czymś innym, osobnym od Polski, tylko my jesteśmy jej częścią, więc musimy też w sposób demokratyczny, liberalny, troszeczkę walczyć o to, żeby te nasze interesy po prostu na poziomie unijnym lepiej wybrzmiewały. Tak? To jest to, o co tak naprawdę my powinniśmy grać. Ja chciałem jeszcze zapytać. Pominąłem jeden temat, tak, jeżeli mogę Państwu. Jeżeli chodzi o tą Grenlandię, bo ja tak akurat tutaj jakoś mi umknęło, to jak Pani mi dopiero naprowadziła. Dzisiaj, proszę Państwa, problem w tym kontekście unijnym, tak? Grenlandia próbuje wybijać się na samodzielność, tak? Jako region, jako autonomia.
I proszę, jeżeli byśmy popatrzyli, ja sobie pozwolę z punktu widzenia polityki duńskiej pokazać, tak? Duńczycy zbudowali specjalną, znaczy zmodyfikowali specjalnie strategię bezpieczeństwa swoją, wskazując, że utrata Grenlandii stanowi dla niej problem. I teraz taki paradoks, tutaj w pewnym sensie do zastanowienia się naszego wzajemnego o roli Unii Europejskiej. W związku z tym, że te pieniądze unijne z punktu widzenia obywatela Grenlandii są to są takie pieniądze normalne, oni tego nie widzą. To jest poważny problem, nie widzą. Jakie pieniądze zobaczyli? Chińskie i w reakcji amerykańskie. To, że Grenlandia jest dotowana przez Danię i Unię Europejską od N lat, to Duńczycy, Grenlandczycy tego nie zauważyli. Zauważyli, że przyszły inwestycje chińskie poprawiające poziom życia, w reakcji na chińskie inwestycje, przyszły inwestycje amerykańskie, które miały wypchnąć Chińczyków. I to jest też takie pole do zastanowienia, Unii się nad samą Unią, bardziej się chwalić, a nie robić i oczekiwać poklasków. Natomiast pełna zgoda, tutaj akurat myślę, że przepraszam bardzo, może nie pora nie miejsce na przedstawianie swoich opinii prywatnych, ale Boże broni nas przed eurosceptykami. A nie uważa Pani, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, to Pani tutaj znaczy się mówiła o tych zaprzymontalnych interesach, nie uważa Pani, że Unia Europejska sobie sama jest też winna tej sytuacji? Chciałem właśnie Panią zapytać, dlaczego na przykład państwa w Unii Europejskiej nie są traktowane, powiedzmy, jednakowo? Dlaczego jest dominacja interesów, to powiedzmy sobie szczerze, bo to nie tylko interesów Niemiec, tych takich najsilniejszych państw, interesów Niemiec, Francji, powiedzmy, to przecież przez to tylko Wielka Brytania, mi się wydaje, że chyba państwo to jest państwo znaczące. No niestety, ale wyszło z Unii Europejskiej. Także jeżeli już tam chodzi tak o to, to nie chodzi o tego eurosceptyku. Tylko po prostu mi chodzi o to, żeby po prostu wszystkie państwa były traktowane jednakowo. No, żeby nie było tak, że jedni dominują, powiedzmy, nad drugimi, żeby tu się powtórzyła taka sytuacja, że pani, nie wiem, no jeszcze wtedy była, ja pamiętam te czasy, już mam też jakieś ileś tam lat, że była masowa emigracja na Zachód. No w tej chwili to zostało trochę jednak zahamowane, tak? Ten rozwój jednak się widzi. Coś się po prostu w tym kraju dzieje. No nie zamyka się, powiedzmy tego naszych, powiedzmy, czy polskich, powiedzmy, firm, czy portów, czy tak jak to było po prostu przedtem. A raczej się to stara po prostu tego po prostu to wszystko odnawiać, to co przedtem przepadło. Także ja po prostu. Tak, ale ja się z Panem w wielu aspektach zgodzę. To nie chodzi o to, żeby wszystko starać na karcie. To jest porażka, moim zdaniem, Unii Europejskiej, odejście, doprowadzenie do tego, żeby Wielka Brytania takie naprawdę... Tak, ale to jest też temat na inną dyskusję związaną z Brexitem. To jest kwestia nie tylko tego, co Unia Europejska zrobiła źle, bo ja się zgodzę, że tu jest sporo problemu, ale kwestia jest też polityki w Wielkiej Brytanii i tego, czym ona była motywowana. Państwo chyba wyprzedziła trochę, bo to, co w tej chwili się dzieje, to mi się wydaje, że chyba Wielka Brytania przewidziała, że to tak będzie, że podporządkowywać. Ja mam dosyć sporo pracuję z Brytyjczykami i oni generalnie są, no bardzo, no tracą sporo na tym, tak, że są poza Unią Europejską. To jest oczywiście temat na kolejną dyskusję, natomiast ewidentnie w Polsce jest jakby ogromny skok rozwojowy, tak? To, czego Polska dokonała w ciągu ostatnich 30 lat, ale nikt nie mówi, że tak nie jest. Ja też tak nie mówię. Na przykład parę dni temu widziałam się właśnie z rumuńskimi analitykami, którzy przyjechali do Polski na Warsaw Security Forum i oni byli zachwyceni Polską, tak? Tego skoku, który się dokonał. Więc to nie chodzi o to, żeby mówić albo w prawo, albo w lewo, albo w środku nic, nie? Tak? Możemy mówić, to nam się nie podoba w Unii Europejskiej, czy tamto. Natomiast snucie jakiejś takiej wizji, na przykład Polski poza Unią Europejską, jest kompletnie nie w naszym interesie, biorąc pod uwagę geografię. Żeby Pani zinterpretowała to właśnie, tą taką, jakby powiedzieć, no
jak jakiś wspólny po prostu zauważenie tego wspólnego interesu. Nie tylko, bo pani sama wie, że to jest nieprawda, że kapitał nie ma narodowości. No i to się po prostu... Oczywiście, no. Każdy walczy, proszę pani, o swoje interesy. To ja się z panem zgodzę, ale chodzi o to, żeby o te... Właśnie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby o te interesy walczyć kulturalnie i w ramach naszych reguł. A nie tak, jak pan pojedzie do Rosji, czy do Chin, będzie pan chciał coś zrobić i panu kuzyna zamkną w więzieniu. No, wie pan, o co chodzi? O to chodzi, żeby wszędzie jest walka interesów, ale chodzi o to, żeby to było na jakby naszych zasadach, tak? A nie, że na przykład... Więc dlatego jedną z niewielu opcji mi się wydaje dla nas jest Unia Europejska. W niektórych sprawach jak najbardziej możemy się rozmawiać, możemy się różnić. Jak najbardziej, tylko każdy może się mówić, każdy może mieć swoje zdanie, ale jeżeli chodzi o takie fundamenty, powiedzmy tutaj, naszej państwowości, to moim zdaniem nie powinno być rozbicia po prostu takiego, wie Państwo, jak to było jeszcze dzielnicowego w historii, powiedzmy, czy przed rozbiorami. Myślę, że biorąc pod uwagę Trybunał Krajowy, zdania, tak. Wie Pan, bo ja tak przysłuchując się troszeczkę do Państwa debacie, pozwolę sobie na odrobinę zwolnienia się z jakichś emocji, podejścia do tego sposób, taki jakim zajmuje się, czyli analizy strategiczne. Zasadą funkcjonowania w wspólnotach ponadnarodowych jest stworzenie jakiegoś określonego swojego miejsca, swojego interesu w tej wspólnocie, a strategią jest to maksymalne wpompowanie tychżeż interesów w formułę działania tejże wspólnoty międzynarodowej. W związku z tym uderzmy się najpierw w pierś i powiedzmy sobie szczerze, że od tego sowieckiego 2004 roku, gdzie ideą było, żebyśmy tak zrobili, zagłosowali, czy my mamy jakąkolwiek strategię obecności Polski w Unii Europejskiej i osiągania interesów narodowych przez tą rzecz członkostwo. W związku z tym, przepraszam bardzo, to nie do pani czy do mnie jako naukowca, który mówi, że podoba mu się Unia Europejska jako wspólnota, ponieważ daje nam szansę, tylko do polityków, którzy przez prawie dwie dekady nie potrafili wymyśleć, po co nam ta Unia. Biorąc pod uwagę temperaturę tutaj dyskusji na temat Unii Europejskiej, myślę, że on w stronę organizatorów, jeżeli chodzi o planowanie przyszłych spotkań, myślę, że warto na pewno brać pod uwagę właśnie tematy związane z strategiczną przyszłością Unii Europejskiej i obecności Polski w wspólnocie. Bardzo serdecznie dziękuję za ciekawą i wielowątkową dyskusję, nie tylko o Arktyce, ale także o Chinach, nawet o kosmosie. Dziękuję również za pytania, za aktywny udział ze strony Państwa i przede wszystkim dziękuję organizatorom, Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Łodzi, Instytutowi Spraw Obywatelskich za organizację całego forum i tej dyskusji. Dziękuję bardzo.